Rok trudny dla kultury, COVID ograniczył wydarzenia różne artystyczne, ale to nie znaczy, że mamy rezygnować z docenienia twórców kultury. Chcemy w tak trudnym roku również pokazać, że doceniamy to, co robią, bo różne formy jednak prezentacji kulturalnych miały miejsce, choćby online. Stąd w tym roku miasto Opole po raz kolejny przyzna Nagrody Kultury. Od zeszłego roku nagrody są wręczane w 7 kategoriach, mianowicie debiut kulturalny roku, wydarzenie kulturalne roku, nagroda promocyjna za aktywność kulturalną promującą miasto w kraju za granicą. Jest również nagroda dla animatorów kultury za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury, a także nagroda za w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Opola i bardzo ważna nagroda za mecenat nad rozwojem kultury i ochroną jej dóbr. I ostatnia, last but not least, jeśli chodzi o wagę tej nagrody, nagroda za całokształt dokonań artystycznych i twórczych. Kto dostanie nagrodę, jest zawsze sprawą otwartą. Warto zgłaszać kandydatury. Jest nagroda o długiej tradycji, 24 lata, więc ma już swoją piękną historię. Również wśród ich wyróżnionych są czołowe postacie opolskiej i polskiej kultury. Warto tu wspomnieć Michała Bajora, Remigiusza Mroza i wiele, wiele innych osób. A kto w tym roku, to jest sprawa, tak jak mówię, do decyzji. Kandydatów do nagród, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, mogą zgłaszać przede wszystkim instytucje kultury, radni miasta Opola, organizacje pozarządowe działające w zakresie kultury, a także artystyczne placówki oświatowe, Młodzieżowy Dom Kultury i uczelnie wyższe. Wniosek należy złożyć według wzoru, który został zamieszczony również na naszej stronie internetowej www.opole.pl. Złożyć go u nas w Wydziale Kultury przy ulicy Żeromskiego i następnie wszystkie wnioski będzie rozpatrywać kapituła powołana przez prezydenta miasta Opola. Na pewno wiele ciekawych wydarzeń artystycznych, również nagroda honorowa. Ciekawy wieczór, gala nagrodzonych przed nami.